Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jedne z najpiękniejszych świąt w całym roku kościelnym. Bóg staje się człowiekiem. Tak wielu ludzi przez całe pokolenia pragnęło stać się Bogiem. Tylko jeden, Jezus Chrystus, jako Bóg stał się człowiekiem. Zszedł na ziemię, aby nam przynieść pokój. Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym powinniśmy w drugim człowieku odkryć właśnie człowieka, odkryć jego wielką godność, bo Chrystus stał się taki, jak każdy z nas. Na te nadchodzące święta pragnę życzyć Państwu Bożego pokoju, wiele łask Bożych, błogosławieństwa, zdrowia, radości spełnionych przez Was obowiązków zawodowych, ale również z tej posługi, którą wykonujecie. Wszystkim służbom mundurowym pragnę życzyć pokoju i spokoju w nadchodzące święta. Niech ten czas Waszej ciężkiej służby dla Rzeczypospolitej będzie również czasem błogosławionym. Szczególne pozdrowienia kieruję do żołnierzy i rodzin tych żołnierzy, którzy pełnią służbę przy naszych granicach, którzy dbają o to, aby nigdy wojna, konflikt nie zagościły w naszym polskim domu. Życzę Wam radości z tej służby, którą pełnicie. Życzę Wam radości i pokoju. Niech nadchodzący 2023 rok będzie dla każdego z Was rokiem dużo lepszym niż ten, który właśnie się kończy. Szczęść Boże!